o takim meczu mówi, ale no zawsze jest łatwo oczywiście jak się wygrywa, natomiast trudne momenty też przychodzą, tylko powiem szczerze, jak to z twojej perspektywy boiska to wyglądało, bo z naszej perspektywy trybun, no to dosyć żałośnie. Mówię o waszej grze dzisiejszej. No nie mam nic na swoją obronę. Słabo to wyglądało. Gdzieś próbowaliśmy walczyć do samego końca, trochę było już za późno. Po naszych błędach straciliśmy bramki trzecią po rozpoczęciu, także nie możemy takich bramek tracić na wyjazdach, jeżeli chcemy myśleć o czymkolwiek. I powiem szczerze, że no brak słów, no nic pozostaje nam się tylko podnieść i patrzeć na kolejny mecz. Piłka nożna jest pięknym sportem, dlatego mamy szansę teraz się podnieść w następnym meczu. Mam nadzieję, że nie zwiesimy głów. No z czego wynikała taka postawa zespołu? Bo no dzisiaj naprawdę nie wychodziło wam momentami nic, byliście bezradni. A już takim podsumowaniem tej waszej bezradności była ostatnia akcja Adama Frontczaka, który przewrócił się w polu karnym, mając sytuację sam na sam z bramkarzem gospodarzy. Ciężko coś powiedzieć, tak. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu. Tak jak mówię, nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, lekko mówiąc, i widzieliśmy, że musimy tutaj wygrać, tak jak i kolejne mecze, które są przed nami. Tak jak mówię, musimy jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, bo było dużo błędów. Będziemy mieć analizę, trener na pewno pokaże błędy, których było, myślę, że dużo. Oczywiście jakieś tam pozytywy może znajdzie, chociaż będzie ciężko, ale trzeba będzie wyciągnąć przede wszystkim wnioski i unikać błędów takich jak w tym meczu. No pozytyw to na pewno twoje trafienie. Przejąłeś piłkę w polu karnym prawą nogą, strzeliłeś lewą. Jak dobrze widziałem, pokonałeś bramkarza. Chwała ci za to. No i później cieszynka nietypowa. Co to było? Smoczek. Oczywiście dedykuję dla mojej córeczki Nadii i dla mojej żony. Także to jest jej malutki pozytyw. Jednak tak bardzo się nie cieszę z tej bramki, jak powinienem. Ciężko zebrać myśli po takim spotkaniu, kiedy mówię o drużynie całej. No, występ bardzo słaby. Momentami jak dzieci we mgle, stłamszeni przez zespół Odry Opole. To nie tak miało wyglądać. Zastanawiam się, dlaczego się tak stało, a nie inaczej. No dokładnie, gdzieś ciężko cokolwiek powiedzieć po tym spotkaniu. Przyjechaliśmy tutaj do Opola po zwycięstwo, żeby zdobyć 3 punkty, żeby dalej walczyć o ten bezpośredni awans, bo taki mamy cel, dalej taki mamy, mimo że dzisiaj przegrywamy w Opolu po bardzo słabym meczu i musimy przeanalizować to spotkanie dobrze, bo czekają na nas znowu ciężkie mecze i musimy pokazać, że gdzieś tam ten mecz był jednorazowy i od następnego meczu punktować za 3, bo wiemy i dalej wierzymy w to, że awansujemy do klasy. Tylko wiesz co, zastanawiam się dlaczego. No tak, początek znowu nieudany, drużyna gospodarzy ma tam kilka sytuacji. Później teoretycznie troszkę przejęliście inicjatywę, jednak 44 minuta. I to też boli, po waszej akcji. Wy byliście pod polem karnym rywala. I po przepchnięciu w środku boiska Oskara Sawierzyńskiego bramka. To boli, kiedy ty atakujesz i ją tracisz. No a druga połowa, no to już momentami przy 3-0 drużyna gospodarzy miałem wrażenie, że się zaczęła z wami już bawić w kotka i myszkę i zaczęli już tak kombinować, że który strzeli z trudniejszej pozycji. No zdecydowanie, tak jak pan powiedział, gdzieś ten początek spotkania nie był taki, jak sobie zakładaliśmy. Mimo że chcieliśmy dobrze wejść w to spotkanie, w 44 minucie dostajemy czerwoną kartkę i musimy zupełnie inaczej układać ten plan. Gdzieś na pewno to było gdzieś spowodowane tym, że w drugiej połowie ten obraz wyglądał tak, że Odra sobie grała w piłkę, my biegaliśmy, bo nas było jednego mniej i myślę, że też to na pewno gdzieś przez to tak to się ułożyło. No tak jak powiedziałem, no ciężko cokolwiek powiedzieć, od poniedziałku znowu zaczynamy pracę do następnego meczu, musimy dobrze przeanalizować ten mecz, bo tych błędów było dużo i dzisiaj, jeżeli popełniamy w meczu tyle błędów, to nie mamy prawa wygrać na wyjeździe, szczególnie w Opolu, gdzie było widać od pierwszej minuty, że Odra tutaj gra o zwycięstwo i o baraże, bo taki mają cel. Na